Halo, witajcie, znowu Ryfek. Witam w kolejnym odcinku z Losowych Torków. Tym razem Heroesy. Nie wiem, czy słychać, ale kurde, mam jakąś chrypę, tak się źle czuję. Jakbym chory był, ciągle kaszle. Mam nadzieję, że to ja was dzisiaj nie zakaszle. Heroesy dla Losowy Wtorek. Normalnie retro Ryfek jak tydzień temu z Elastomanią. Dzisiaj sobie zagramy. Ja nie grałem w Heroesy już nie wiem ile lat, Boże, ale mówić nie mogę. Nie wiem ile lat już w Heroesy nie grałem. Więc zagram sobie po prostu jakąś małą mapkę. Patrzyłem sobie tutaj różne mapki, wybrałem sobie, nie wiem, barbarzyńców. Poziom trudności mapy trudny, o dobrze, no to zostawię sobie konika, bo nie umiem grać w to. I sobie zagramy moją ulubioną, moim ulubionym zamkiem, czyli Necropolis. Tak jak ja mówiłem, ja nie grałem w tę grę, nie wiem ile lat już. Nie pamiętam kompletnie nic jak się w to gra. Prawie przy smyszy widzę, mi fajnie działa. Czarni rycerze, nie, ja zawsze miałem takiego typa, nie na nekromancję. Czemu mi to tak klika? Boże, inną myszkę wezmę. Szkielety też nie. O Jezu, ale to jest opcji. Fala śmierci też nie. Gdzie jest ten gościu z reanimacją? Jakoś tak to się nazywało. Zawsze jego ram. O, sokoli wzrok, najlepszy skill. O jest, hunt, animator. Dobra, premia początkowa. Zawsze brałem artefakt, ale to chyba się nie bierze. No i losowa, komputery nie będą. Zaczynamy. Nie wiem jak to widać, powinno być ok. Ściągnąłem sobie normalnie pełną wersję Heroesów z GOGA. Poleciliście mi HD moda, jego też ściągnąłem i nawet to spoko wygląda. Bałem się, że to będzie rozpikselowane i nie będzie tutaj się w ogóle dało w to grać. Musisz szybko rozbudować swoją armię, barbarzyńcy, chociaż odizolowani zbierają siły, aby przejąć swoje ziemię, nie będą czekać wiecznie. No dobra, co my tu robimy w takim wypadku? Do szkolenia mam pewnie jakieś jednostki, szkielety, dokładnie tak. I ja mówię, zanim zaczniemy w ogóle, jak się przenosi jednostki, prawym? Nie, lewym? A, tak po prostu. Zanim zaczniemy, kochani, ja nie grałem w Heroesy. No niesamowicie długo, nie pamiętam nic o tej grze. Nie denerwujcie się fani Heroesów, że ja gram jak gówno, bo ja gram jak gówno. Ja w to grałem w podstawówce, żadnych taktyk nie oglądałem, nikogo kto gra w tę grę nigdy nie oglądałem praktycznie, więc... Się nie dziwcie, jak to będę lamił. Moją taktyką zawsze było raszowanie Kapitolu i granie na jednego Herosa, więc sobie wyobraźcie, jak dobry jestem. Czy ja mam tutaj w ogóle jakąś tawernę? Mam! O dobra, to sobie kupimy nowego bohatera, bo mimo, że jak byłem mały, to grałem na jednego, to już się nauczyłem, że się na jednego nie gra. O ciebie, bo ty masz zjawy. Tu się kupuje bohatera? Co to jest za opcja? Nie, chyba tu. Nie wiem, co to była za opcja, wolę nie ryzykować. Przynieśmy sobie jednostki. Zjawy sobie dajemy tutaj i szkielety sobie damy tutaj do jednego aż. O, super, nie wiem, czy tak to zawsze przynosiło? Być może. Mam nadzieję, że granie jest za głośno, aczkolwiek dałem ją w miarę głośno, bo tak lubię dźwięki z Heroesów, nie wiem, po prostu te... ten soundtrack i tak dalej, co ja tu włączam? Escape'em? Nie, dobra, ale się tu będę... po prostu zakręcony dzisiaj będę. Przejmujemy sobie kopalnię... kamienia, kamienna wieża, nie pamiętam co robiła. To się trochę boję. To ja pójdę tobą tu, bo tu są zapewne drewno będzie. I idziemy tu. Plus jeden do obrony. Horda chłopów. Nie pamiętam ile to było. Nie no, z hordą sobie dam chyba radę. Chłopi to była chyba najgorsza jednostka w grze. A tu mamy laboratorium, co mi rtęć będzie dawało. Dobra, lecimy. Uciekają w popłochu. Tak, gonimy frajerów. Dobra, lamusy. Okej. Co to tak zawsze wyglądało? Oj, chyba nie. Chyba ten HD mod tu pozmieniał. No, na pewno. Ożywienie. Ponownie ożywia zniszczone jednostki. Nieumarłych. Dobra, daję tobie podejść. Tu było czekanie? Czy tu? Czekaj. A to co to jest? A, historia gry. Dobra. Czekamy. Czekamy. Bo ty jesteś raczej... O, ty morale, chamie? No właśnie, nie mam jeden punkt obrażeń. Jeden punkt wytrzymałości. Czyli szkieletami ja ich zabijam gwarantowanie. No dobra, no to czekamy dalej. A nie mogę czekać, no to się bronimy tutaj oczywiście. Tu idziemy tobą tu, idziemy tu, czekamy. Jaki ty masz ruch? Szybkość 3, raz, 2, 3. Dobra, ty nawet nie podejdziesz. Boże, ale gówniana jest ta jednostka. Czekamy. I tu szkielety powinni go zabić na raz? Tak jest, ale easy. Nie wiem, czy to się opłacało, bo chyba jak się goni przeciwników, to
O, nekromancja, cały jeden szkielet, super. Jak się goni przeciwników, więcej ich zabije i więcej dostaje z nekromancji, to po pierwsze, a po drugie chyba więcej dostaje expa, ale naprawdę, no mówię, nie grałem tyle lat, ja się mogę mylić. Bożek Fortuny, nie wiem co robi. Pegazy to w miarę dobre były. To chyba tu nie będę szedł. Grupa, ile to było? Nie wiadomo. A ja w ogóle tutaj powinienem coś kupić. No oczywiście, co ja żem odwalił, czemu ja tu nic nie kupiłem? Rada miasta, pieniążki? Oczywiście. No nie bez powodu, nazywam się Rywka. Ej, co tu jest, ktoś już? To ta mapa jest mniejsza niż myślałem. Bożek Fortuny, podobno pocałowanie go przynosi szczęście, okej. Obelisk. O Jezu, ale tycia jest ta mapa, jak obelisk już tyle odkrywa. No nie znajdę tutaj Grala, nie ma szans. O mój Boże, jak ja dawno was nie widziałem. O, nie mogę kliknąć prawym na nie. No to są te postacie z tego... A koszary co to robi? No zbrojni to są dobrzy. Dobra, zarekrutuję ich, niech będzie. To są te jednostki z zamku... Żywiołaków. Jak byłem bardzo, bardzo mały, miałem od kolegi dostęp do właśnie tej wersji gry, którą mam teraz, ze wszystkimi dodatkami. I sobie uwielbiałem nimi grać, ale jak byłem już potem trochę starszy, miałem, nie wiem, z 12 lat, nie miałem już tej wersji od niego. Amulet życia, nie mam pojęcia co to robi. Nie miałem już tej wersji od niego niestety i... grałem na podstawowej wersji właśnie bez dostępu do żywiołaków i mi zawsze było tak przykro, że nie mam po prostu tych żywiołaków. Ale teraz dobrze. Mumie, co to jest w ogóle? Dobra, kupujemy sobie coś. Grobowiec dusz, zjawy są koks. Ja wampiry to bym chciał. Muszę mieć cmentarz na wampiry, a wampiry to są takie giga koksy w tej grze, że to jest masakra. Oczywiście, po wampiry tutaj w kolejnym turze może dojedziemy i kończymy turę. Nie no, ja się boję, że naprawdę ta mapa jest taka tycia, że ja tutaj... O, nie wiem. Tu trochę złota, jaszczuro ludy. Centaury mnóstwo. To chyba nie powinno być na nic trudnego. Z nimi powinniśmy sobie dać radę. Chowańce też są chyba spoko. Kościeje też luz. Kolejny obelisk. Boże, ale to jest tycia mapa, chyba przesadziłem. Drzewo wiedzy. Jest napisane, co to robi. Wydaje mi się, że to jakieś skill może dać, więc w razie czego nie będę tutaj wchodził tą postacią. Idziemy dalej zwiedzać. I w zamku kupujemy sobie dworeczek. No oczywiście, no wampirki to jest bardzo dobra seria na losowym wtorku i miałem jakieś różne dni, ale też jednostka koks. Chyba jak mam zbrojnych w armii, to mam mniejsze morale. Tak mi się wydaje. O no, ale mam słabe morale. On ma dobre, on ma... O Jezu. Chyba niepotrzebnie ich kupowałem. Dobra, co tu? Grobowiec dusz, kupmy sobie też zjawy, żeby mieć jak najwięcej jednostek. Ja już idę tutaj na podboje okolicznych ziemi. Zobaczymy, jak to będzie. Mogę to przenieść wszystko naraz? Chyba nie. Nie no, strasznie słaba się ta armia wydaje. W porównaniu do zbrojnego, ty jesteś... No, praktycznie taki sam. A jak was dam tu? Nie, nadal macie słabe morale. Nie wiem dlaczego, ale niech będzie. Dobra, idziemy po te centaury chyba. Gonimy, no tak. No, o Jezus, jak ty zasuwasz. 17 centaurów ulepszonych, to chyba dobre. Zabiją mi wampira, czy nie? Oj, raczej zabiją. To zaczekam. Zjawa chyba tu więcej zrobi. 3-5, 5-8. Dobra, zjawa, lecisz, dzida. Jedną zjawę straciłem, nic strasznego. Jak mamy tracić to szkielety? Zbrojni dużo tu nie zrobią. Strasznie szybko się poruszają te jednostki po mapie, ale dobrze, bo to jest to ustawienie z przyspieszoną grą i ja zawsze o tym zapominam. Dobra, no te centaury są nadal za silne dla ciebie, jak dla mnie. Lecisz zjawa. Gdzie jest zjawa? No, 8 szkieletów to żadna strata, 2 dostałem z powrotem. Zaklęty krąg, nie pamiętam co robił, ale zaraz się przekonam. Chyba wiecie co? Zrobię rzeczywiście trzeciego bohatera, żeby on tutaj to zgarniał. Mega szkoda ruchu. Tu jest przejście. Nie wiem, kompletnie nie znam tej mapy. Nie mam pojęcia jak silne są mumie, ale zgaduję, że to są tak silni ludzie jak licze. Albo lisze? Nigdy nie wiem jak to jest. Duch opresji, artefakt, też nie wiem co to jest. Dobra, będziemy szli tutaj. Ja zrobię chyba rzeczywiście kolejnego czempiona, bo troszkę szkoda tracić tego wszystkiego. Fontana młodości, to bez sensu na ciebie. Złoto! Oczywiście, że tak. Kamień wiedzy to chyba expa daje, więc go nie będę tutaj brał. O, tu woda jest na tej mapie. O Jezu, nigdy nie lubiłem map z wodą.
Wieża Łuczników. Dlaczego są w zbrojni koszary Wieża Łuczników? Jak ja gram Necropolią. To bez sensu jest. Zaklęte krągi. Szczęście daje. Dobra, lecimy na te chochliki. Siarki sobie dostaniemy trochę. Te kryształy chyba nie będą przydatne jakoś. Strasznie kryształy na Necropolii, nie? To jest najlepsza rzecz. Czarni rycerze. Gildia magów poziomu pierwszego mauzoleum potrzebuje, a tu gildia magów poziomu pierwszego. Dobra, zróbmy sobie jak najwięcej jednostek, żeby one na kolejny tydzień od razu sobie się pojawiły. I lecimy walczyć z chochlikami. Oczywiście, że gonimy. Chochliki to są podstawowa jednostka tej. Inferno. I oni chyba nie są zbyt silni. Zawsze mi się wydawało, że Inferno to jest najgorsza. Najgorszy zamek w grze. Bardzo nie lubiłem Inferno, w sensie podobał mi się graficznie i jednostki mi się podobały w środku, ale zawsze uważałem, że ten zamek jest mega kiepski po prostu. Ale mówię, ja się nie znam. Dobra, idziemy tutaj na kościejów. Mnóstwo, nie ma problemu. Ty koleżanko, tego nawet nie masz co przejmować. No, no bez sensu to jest, nie będę ich rekrutował. To przemierz w kolejnej turze. Gdzie tu jest przejście na drugą stronę? Tu coś jest. Niezbadany teren. Jakiś taki portal chyba tam jest. Kopalnia złota. Tu jest przejście do niej? Chyba nie, chyba nie. Chyba odtędy będę musiał przejść. Dobra, kolejna tura. Co ty już tutaj? To silny przeciwnik jest. Orzesz ty, ty masz już Remigiusza Maciaszka tam. O nie, o to trzeba widzowie przyspieszyć tutaj. O, źle jest, dobra, liczę. Usiarka poszła cała, sala ciemności. Jakimś cudem dam radę wybudować? Chyba dam radę wybudować w kolejnej turze, gituwa. Przepraszam. No nie no, kościej nie gonię, bo za nich nie dostanę nic. Amulet życia leci, o Jezu, ty już coś masz. Chroni przed zahipnotyzowaniem, to bez sensu. Fala śmierci chyba, o nie wiem, sam nawet, co lepsze. Nie, znam się, nie grałem w to dawno. Duch opresji, niweluje podczas bitwy wszelkie premie za morale, jakie otrzymują oddziały bohatera lub wroga. O, a to jest akurat spoko, bo mogę sobie teraz rzeczywiście z tymi zbrojnymi chodzić bez żadnego problemu. Tak się boję tej grupy mumii, powiem wam. Nie mam zielonego pojęcia, czego się po nich spodziewać, nie? Grupa reptylionów to akurat będzie mega luz raczej. Więc sobie przejmiemy, będziemy mieli kryształy. I ja się wracam w kolejnej turze do naszego zamku. Koniec tury. No, z reptylionami to sądzę, że na ludzie. Nie uciekają, ale no oni w miarę silni nie są. Ile tam szkieletów straciłem? Z dwa może? Dwa, no to luz. Trochę długo za to będę do nich szedł i to jest minus, ale dobra, już dałem radę dotrzeć. Wampirki to na luzie. One się regenerują nadal? Powstrzymują kontratak, boże, nie wiedziałem. O, to mogłem ich używać wcześniej. Nieważne. Boże, ale mnie zwyzywają tutaj wszyscy fani Heroesów. To jest masakra po prostu. Co uciekasz, byku, no? Między was, nie ma tu już bicia z daleka. O, i proszę bardzo, zamykamy was. Wrzeliwny krąg, czy jak to tam się nazywa? Nie wiem, nie pamiętam. Dobra, wracamy się już tutaj po jednostki. Nie za bardzo mam pieniądze na kupienie tych jednostek w ogóle, jeżeli będę chciał jeszcze czarnych rycerzy sobie ogarnąć, ale oni są tacy OP, że ojojojoj. To zgarnąłem? Zgarnąłem. Tu, o Jezu, ale zapomniałem. Drzewo wiedzy. Kamień wiedzy. To ty się wróć. To ty się wróć. Mogę sobie ciemności już kupić. Chryste, panie, ale będę miał jednostek. Nie będę miał nic pieniędzy, ale będę miał jednostek. Ratusz wypadałoby kupić, bo ja trochę biedny jestem w tym momencie. Wiesz co, pozwiedzaj tutaj okolice. Kupimy sobie jednostki i pójdziemy na te Pegazy, bo tu jest strasznie dużo. Nie dość, że golda, są jeszcze skrzynki. Jak ja byłem mały, zawsze... okej, Gremlin, nie ma problemu. Oho, level mamy, dobra. Mistycyzm, 3 punkty mamy dziennie, albo artyleria. Nie wiem, wezmę ten mistycyzm, bo już jest zaawansowana. Nie chcę podstawowej nowej umiejętności brać, której chyba nie chcę. Odwieź tutaj, jak wygląda mapka. Okej.
Okej, okay, no to tutaj, no tutaj tą stronę powinienem zdecydowanie szybciej zgarnąć. I musi być przejście za tymi mumiami. Jestem pewny, że przejście jest za mumiami. Dobra. Zbieramy na ratusz. No wypadałoby. Jak najbardziej by wypadało. Namioty medyków bez sensu. Nekromancja to jest nawet niezłe. No zbieram pieniądze na ratusz i na razie chyba czekam po prostu i tyle. Już nie wiem, czy się opłaca czekać. Targowisko kupmy. Nie wiem, czy ja będę w ogóle na cokolwiek te kryształy wydawał. Czy jak, co to było? Nawet nie pamiętam. Kryształy to chyba było to. Diamenty? Nie wiem. Więc najwyżej je zamienię na złoto może. Zobaczymy. Level będzie? Będzie. Zaawansowana nekromancja. Mądrość też jest dobra. Zaklęcia trzeciego poziomu. No, mądrość chyba była git. Ale wezmę nekromancję, bo nie sądzę, że to będzie jakaś długa rozgrywka. Wracamy do zamku. Mówię, zwiedzimy prawą stronę, tutaj przejmę już wszystko i chyba to jest jedyne wyjście przez tę mumię. No nie ma żadnego innego. Jedynie przez jakieś, nie wiem, tutaj widzę szczątki statku na mapie. I to zawsze pamiętam, że dało się zgarniać, więc jedyne co kojarzę to pewnie jakieś tutaj będą statki i tyle. Gdzie jest moje targowisko? Tutaj. Jest napisane co to jest? Klejnoty. O, klejnoty. Za 50 tylko. To mało jest. Nie chcę. Ale na nic tych klejnotów nie będę używał, nie? Tutaj 5, tutaj 2, tu 10, orzesz w dupę. To dużo. Chyba przesadziłem z tymi jednostkami, powiem wam. Ale dobra, no zaczekamy. Lepiej mieć jednostki, potem i tak te pieniądze jakoś zdobędę, nie? Więc potem i tak to jakoś kupię. Więc może zamiast właśnie tutaj cokolwiek kminić, kupmy sobie liszę, bo jednostka zasięgowa. Fajnie będzie cisnąć. Wampirki. Całe dwa mnie stać, zjawy, nic mnie nie stać i szkielety całe dwa. No i dobra, lecimy sobie w tym momencie na te Pegazy. Koniec tury, no nic nie kupię, jestem trochę biedny. Mam nadzieję, że tu już trochę tych pieniędzy uzbieram. Oczywiście, że gonimy, a nie, przyłączyć się chcą? Nie, gonimy go. No, ich najmniej mi szkoda. Oj, lisza mi jednego szkoda. Licza? Lisza! O właśnie, w każdej grze były licze. W tej grze są lisze. I nie wiem dlaczego. Oj, silne te Pegazy. Nie wiem, czy tutaj nie przesadziłem. Zaczekaj. Ciebie nie szkoda. No i bijemy. Boże, no serio, jednego Pegaza nie jestem w stanie dobić nawet. Ale trochę expa może dostanę. One chyba puszczały trującą chmurę jakąś, która biła wokół? Tak jest! Ale ty koks jesteś. Nie najgorzej jest. Mistycyzm, 4 punkty many dziennie. Magia wody, no niech będzie magia wody. Ja nie spojrzałem jakie spele mam w zamku. A zawsze lubiłem to patrzeć. Ujawnia miejsca na mapie, gdzie znajdują się artefakty, magiczna strzała, rządza krwi, tarcza, kamienna skóra. O Jezu, uwielbiałem tarczę i kamienną skórę, zawsze grałem na magię ziemi na poziomie maksymalnym. Tylko po to, aby na wszystkie jednostki na mapie to zarzucać. Dobra, kończymy turę. Ty sobie wbijesz tutaj. O, tu będę brał tylko golda. Golda za mało mam. Zbroja cudów. Cóż to robi, nie? Mam pojęcia. Weźmy sobie. Wbij level może. No jeszcze levela nie wbiłeś. Kiedyś jest noszona, zwiększa wszystkie 4 podstawowe umiejętności bohatera o 1. Nie wiem co robią podstawowe umiejętności bohatera, ale fajnie. Idziemy tutaj dalej. Przejąć kopalnię. A tu już idź za mną, bo tylko ruch będę tracił. Dobra, ratusz. A kuźnię muszę mieć, ojejciu, ale dałem ciała. Dobra, kupmy kuźnię, ratusz zaraz kupimy. Będziemy mieli całkiem sporo golda. Czemu brązowy przegrał? Co tu jest? Co to za mapa dziwna jest? Stronnicy? Nie. Żywiaki wody to są chyba jednostki zasięgowe. Ale tylko na ulepszeniu. A no i są, żywiak lodu, no. Ta, ona jest zasięgowa. No dobra, może dolecisz. Chyba nie straciłem żadnego wampirka, więc gites. Podbijamy. No one zbyt szybkie nie są.
Zbrojni też, zbrojnych mi nie szkoda w ogóle. No i luźno. On się jeszcze nie regeneruje, okej. Czyli żeby się regenerował, ja będę rzeczywiście go potrzebował mieć na jeszcze wyższym levelu, niestety. Zjawy tutaj dużo nie zrobią, a mi ich troszkę szkoda, więc podbijcie może tu. Aj, myślałem, że on nie podejdzie. No, powinienem to lepiej patrzeć, ale... Nie spodziewajcie się po mnie dobrej giery tutaj dzisiaj. Cyk, wampirki. To nie bije w wampiry moje, prawda? Prawda. Oj, super, zbrojnych to ty możesz bić. Szkieletów strasznie dużo straciłem. O, się trudno mówi. Koniec tury, wampirki, lecimy. I cała walka, 21 szkieletów. No nie wiem, czy to było opłacalne. Magia ziemi podstawowej, oczywiście. Dopiero co wychwalałem. No już przejmij to, bo jedną turę oszczędzimy dzięki temu. Chociaż ty i tak byś to przejęła. Lecimy po golda. Tutaj kolejny gold. A my lecimy tutaj na tych jaszczuroludów. I jeżeli jaszczuroludy będą chciały uciekać, to im dam uciec rzeczywiście, bo... No nie chcę się bić z jednostkami zasięgowymi. Znowu potracę tych szkieletów strasznie dużo i będę żałował. No nie atakujemy go, idźcie sobie. Tu nie ma przejścia, jestem pewny. Tu nie ma przejścia, więc dobra, nie tracimy twojego ruchu. Weź sobie wszystkie buffy na kolejną turę. I tak jeszcze do zamku będziesz musiał podejść na trochę. Trochę golda. I siódmy dzień. Siódmy dzień, kupić cytadelę, żeby mieć więcej jednostek. Nie głupi pomysł. Ale przesadzam trochę z tymi jednostkami, chyba mi się wydaje. Królewska Menduza, dobra, to mnie nie obchodzi. Jakie ty masz jednostki? Okej, już jesteś zdecydowanie słabszy. Nadal widzę remigiuszów, więc się trochę martwię, ale nie jest najgorzej. Tu jest przejście! O, żeż ty! Okej, no to zmienia w ogóle tutaj... O Jezu, idziemy po kopalnię złota, której... A ja jej nawet nie muszę odbijać. No dobra, dobra. Nie ma problemu. Będzie pan zadowolony. Liszę kupujemy. Na ile mnie was stać? Na dwóch, to bez sensu. Kupmy sobie w takim wypadku, no, max wampirków. Tylko nieulepszone wampiry naprawdę nie są jakieś specjalnie dobre. 10 kryształów mam, drewno mam, nie mam nekromatonu. Dobra, zróbmy taki myk, kupmy nekromaton. To kosztuje 2000. Wy kosztujecie, no, też ze 2000. Plus jeszcze ulepszenie. A zaczekam chwilę tutaj. Kończymy turę. Ty mi przejmuj tutaj kopalnię złota. Jezu, ja od razu mogłem przejąć. W krypcie to na pewno będą przeciwnicy. I tu jest przejście. Czyli mamy monolit przejścia i tu mamy przejście. Okej. No i wielkie minotaury to już nie są łatwi przeciwnicy. Ja was na chwilę, misiaki, przeproszę, bo mnie nos... muszę się wysmarkać. No i jestem, sorki za krótkie cięcie. Wracamy do naszego zamku. Ulepszamy dworek. Ile kosztuje ulepszenie was? Nie jest napisane. Nie stać mnie. Ale to zaczekamy jeszcze jedną turkę i będziemy mieli ulepszone wampirki. Mówię, z tego co kojarzę, ulepszone wampiry to jest przekok totalny. 1500, więc nie jakoś specjalnie dużo. Kolejne dwa rekrutujemy. I jest elegancko. 13 wampirzych lordów. Mogę sobie dokupić jeszcze jakieś może zjawy. Szkieletów nie dokupuję, bo szkoda pieniędzy. I lecimy dalej. Co muszę mieć, żeby ulepszyć na kapitol ratusz? Zamek muszę kupić. Zamek też dosyć drogi. O Jezus, ile to pieniędzy kosztuje? Obóz najemników, nie pamiętam co robił. Okej, do ataku mi dodawał po prostu. Grupa arcymagów. Bezdenna sakiewka złota, to mi dawał chyba 500 golda co turę. Oj, to super jest. Dobra, ty już bądź tu w gotowości przejąć wszystkie kryształki i idziemy walczyć z... ze złymi oczami. To, bo to są oczy teściowej. Nieważne. One nie uciekają. A myślałem, że są słabe. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie wiem, po co to liczę, bo nawet nie wiem, co ja liczę. Od dołu to pójdziemy zbrojnymi.
Ty doleć, tu powinien już dolecieć. Dobra, niech mi biją te szkielety jakoś specjalnie, mi naprawdę ich nie szkoda. Ozbrojeni niech podbijają. Szkielety również, nawet nie są ulepszone, że są w zamku, mam ich naprawdę jeszcze sporo do kupienia. Tu was na dole ciśniemy. No i super, oni są nieśmiertelni w tym momencie, oni się będą leczyć tylko i wyłącznie na nich. Tu już chyba powinieneś dolecieć, chociaż tak na oko to robię, więc mogę się mylić o jedną kratkę. Ty to zestuj się broń, bo ciebie tłuką tylko. Dobijanko. A, trochę szkieletów straciłem, nie ma źle. O Jezus! Dwie kratki, odstępu źle wyliczyłem. Szczęście i cyk, super. 12 szkieletów, nie jest najgorzej. To wszystko mi przejmie druga postać. W kolejnej turze niestety dopiero. Grupa arcymagów. Nie wiem, jak oni są silni. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Się boję, że mnie obiją strasznie. Smocza krypta. A mogę już wszystko, mam na smoczą kryptę. Ciekawie. O, a to jest rzeczywiście pomysł. Szkielety mogę też wszystkich innych... wszystkie inne jednostki ogarnąć. Gildia magów, to żeby się przydała na wyższym levelu. Ale dobra, na razie niech będzie jak jest. Ja w ogóle zapomniałem, że mam czary w tej grze. Soraweczka, ale no mówię, no. O, żeż ty dupę! Panie Jogu! Misiu Jogi! Misiu Jogi! Tak się nie robi! Co to mi daje? Moc i wiedzę bohatera, okej. Uciekaj do zamku. Nie możesz uciekać? Nie rozumiem. Ej, bez kitu, nie może uciekać. No to Dupson. Dobra, zobaczymy przynajmniej ile ma jednostek ten przeciwnik, ale nie wygląda to jakoś specjalnie dobrze. Zamek? Nie kupuję zamku, mam go w dupie. Jednostki ja tu chcę kupić jak na razie. Mamy piąty dzień tygodnia. Dobra, zacznę ulepszać się. Nie no, kupię ten zamek, bo bez niego trochę słabo. Sakiewka ze złotem, jak mi przejmie te jednostki, będę mega zły po prostu. Kończymy turę. Roki by jaką jednostką były? Piątką chyba. Nie wygląda jakoś super. Ma dużo goblinów. Ale nie wygląda jakoś genialnie, szczerze mówiąc. Masz spell jakiś do puszczenia? O, magiczną strzałą dobij kogoś jeszcze. Jednostkę zasięgową. O i super. Dasz radę uciec? Mogę uciec? Ucieczka. O i super. Ajajaj, ajajaj. Oj, coś ty zrobił teraz. Nie, nie masz szans tutaj ze mną. Sądzę, że ma. Ale nie, nie, nie mogę. Po prostu z nienawiści do niego pójdę, nie? Wiecie, o co chodzi. Ile mam many w ogóle? 43 na 60. Nie za dużo. Ożywienie jakoś specjalnie dużo nie kosztuje. Kamienna skóra ile trwa? Nie wiem. Dam mu podejść, to na pewno. Kończymy turę. Znaczy pauzujemy. Okej. Ale jesteście tu obijani. Super. Obstawmy się wokół licza może. Lisza. A tam pięciu orków to oni nic nie zrobią, jeżeli chodzi o bicie na zasięg. Naprawdę są śmieszne jakieś obrażenia. A ty se stań tu, żeby ktoś miał do góry iść. Krasnoludy enty. O, zanim to podejdzie, to ho 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 ho. Masakra. No dobra, no to zróbmy taki myk. Rządza krwi co robi? Też dobre. Ja bym dał kamienną skórę na ciebie. Bo ty teraz robisz taki myk. Lecisz raz w ciebie. Nie zabijasz, okej. Ciebie bym cyknął. Chociaż dobra. No, no, ciebie bym cyknął. Super, 27 goblinów. Ty umierasz.
gobliny na prostej strzale, więc ekstra. Luźno, luźno jest. Dobijemy go. Zbrojni naprzód, ich mi nie szkoda. Szkielety to do obijania stoją z tyłu. Bez kitu, oni ciągle te szkielety biją. Ale dobrze, mi z tym dobrze, jak najbardziej. Aj, w miejscu, no to klopsik trochę. Dwóch zmartwychwstaje, super. No enty w miarę silne są, wolne, ale w miarę silne są. Niestety. No i zbrojni. Super. Tu się broń. Tu się broń, tak nigdzie nie dotrzesz. Trochę może zjaw straciłem, aczkolwiek nie spojrzałem dokładnie ile. Skupiamy się na krasnoludach, bo to chyba najsilniejsi w tym momencie przeciwnicy. O, ja was biję, okej. Nie ma problemu. Mi nie przeszkadza. I podbijamy do orków. Gites, Gites. O, uciekł. O, nie wiedziałem, że może. Czyli nie dostałem z niego artefaktów? Ale skam! Ale niesamowity skam. Jak mnie oskamowali, to jest porażka po prostu. Dobra, zbieramy na kapitol. Trzeba mieć pieniążki na jednostki tutaj. Kończymy turę. Kolejny do przejścia na dół idzie. Dobra, weź tą chatkę, puchatka. I wracamy po jednostki. Akurat tydzień się teraz kończy, będziemy mieli dużo jednostek do kupienia. No ja się skupię znowu na liszach, na wampirzych lordach. Szczęście podstawowy. Szczęście było świetne w Heroesach 5. Nie wiem jak w Heroesach 3. Ale też chyba spoko. Większe obrażenia nasze jednostki będą mogły zadawać. Dobra, 5 koła co tydzień już mam. Gildię magów na drugim poziomie bym sobie kupił. I ulepszył może liczów, jeżeli mnie będzie stać. Jezu, ale ja tu się wolno nim ruszam. Masakra. No ale dobrze, dobrze. Lepsze na mauzoleum. Bardzo tanie, bardzo tanie. Nie ma problemu. Nie wiem, czym się różniły dokładnie ulepszone lisze, ale na pewno się przydadzą. Smoczej krypty chyba na razie nie czuję potrzeby, abym kupował. Kupmy jednostki i zobaczę, na co mnie będzie stać, bo ja chciałbym już się po prostu w tym momencie ruszyć tutaj z miejsca. Zjawy ulepszone by się przydały. No, zaczekam i ulepszę w kolejnej turze grobowiec dusz. Ulepszymy sobie zjawy. One, pamiętam, że będą zdecydowanie szybsze, to po pierwsze. Po drugie, jeszcze będą się chyba tam regenerować pod koniec tury. Grobowiec dusz, będzie mnie stać na ulepszenie was? Stać mnie na luzaku. Boże, ale tanie są te ulepszenia jednostek. A, no to kolejne zjawy kupujemy. Oczywiście, że tak. Jakieś szkieleciki. Świetnie się sprawdzałem w ramach tarczy. No i tak, tu wszystko mam w miarę przejęte. Trochę się boję, że stąd mi ktoś przejdzie, ale muszę odkryć przejście po drugiej stronie. Wydma? Tu kopać można? Nie wiem. Krypta, idziemy do krypty. Boże, ale on się wolno rusza. Ten... jak on się tant nazywa? Jednym z moich ulubionych ulepszeń była logistyka, czyli właśnie możliwość poruszania się po prostu szybciej. Co i magazyn zasobów? Drewno, ruda. To takie mało przydatne. Zbieramy na kupno smoczej krypty. Oczywiście, że tak. Panie Tancie, jakie my mamy spell? Bo nawet nie zobaczyłem speli drugolevelowych. Ruchome piaski, fala śmierci. O! O, to dobre jest! To mi się podoba. Oj, nie, no na maksymalny level musimy rzucić tę magię ziemi, to na pewno. Dobra, kończymy turę. Jakie ty masz tam jednostki? Ale dziwne połączenie. Jeszcze ma te z Cytadeli chyba? Krypta. Tak, szukujemy groby, oczywiście. O, ale luźno. Dobra, ty jesteś najsilniejszy. Chyba ty nadal. Ale luźno. Żaden problem. Jezu, ale lubię Heroesy. Czemu ja w to nie grałem częściej? Ale zaproszę teraz znajomych, powiem wam. Jakieś browarki, jakieś hot seaty. O Jezu, super. Nie wiem, czy on dotrze już do mnie, ale no już na... O Jezu, dobra, na tyle to jest słaba jednostka, że luz. Mistrz Nekromancja? Oczywiście. Zbroja ze skamieniałego drzewa. Moc bohatera zwiększa. Moc chyba mi wpływa na siłę moich speli, nie? No ale zbroja cudów jest zdecydowanie lepsza, więc luźno. Zahipnotyzowanie? Nie, no, fala śmierci to bez sensu jest. Fala śmierci blokuje na... grupa minotaurów. Dobra, lecimy, nie wiem. Na zasięg ich dobijemy. Powinno być ok.
Tam są kolejne, nie wiem, czy nie pójdę rzeczywiście w expa, żeby nie wbić tego. Jezu, strasznie szybkie są te minotaury. Coś, nie? Tak mi się wydaje. Idź tu broń tego. Idziemy wszyscy tutaj do pana Lisza. No to przed nimi chyba masz turę. Tak jest. Na luzaku. No strasznie są szybcy. Ale zbrojnych to on nie sobie bije. No nic się nie stało tutaj. Bardzo łatwa walka. Czterech szkieletów. Jeszcze tyle samo dostałem z powrotem. Obelisk. Będę widział, gdzie jest Xik. Nie widzę. Nawet tej chyba mapki nie kojarzę. Chociaż może to jest to moje przejście tutaj. To mój zamek? Nie. Nie wiem. Ej, serio. Nie wiem, czy nie iść w expa. Pójdę w expa, jak będę miał na maksymalnym levelu. Jakimś cudem magię ziemi, ja będę w niebo wzięty. Smoczą kryptę sobie kupujemy, żeby już się smoczki tutaj generowały na kolejny tydzień idealnie. I muszę zejść kratkę do dołu, zobaczyć co się dzieje. 500 expa? Jezu, strasznie mało. Dobra, golda trochę. 1000 expa niech będzie. Nie, jest mi magia ziemi, super. O to chodziło, o to chodziło. Co to jest za artefakt? Sokoli o, super, najlepszy z... 3 tury? No ty sobie żartujesz, że 3 tury tu będę szedł? Nie, no to jest niemożliwe. Ale jaja. Jest ktoś z was, nie wiem, co się szybciej rusza? Nie za bardzo. Dobra, ciebie wynajmę, będziesz musiał jednostki mi tutaj do... No, dać do... Głównego bohatera za chwilę. Nie ulepszam tutaj na razie nic. Magazyn zasobów bez sensu, całą ciemność. Salę ciemności mogę ulepszyć, bo mój bohater nie ma jeszcze żadnego rycerza śmierci, więc od razu mogę mu dać tych ulepszonych. Ej, bez kitu, jaki on jest wolny niesamowicie. No to jest jakaś masakra z tym tantem. Dobra. 5 tylko mogę kupić, o kurde. Niedużo, no to skupmy się na jednostkach, które mam już może. A po tamtych się wrócę. Dobra, chodź tu byku, do swojego zioma. Panie Sandro. Koniec tury. Oj, 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 oj. W ile ty tur tu przejdziesz? Dobra, ty dzięki Bogu wrócisz. Ale bym chciał odkryć po prostu, co jest po drugiej stronie, no. Żeby widzieć wcześniej, jak idą. Ale nie mogę sobie pozwolić, muszę tego barbarzyńcę rozciupać. Dobra, kupujemy tutaj, jego chowam do zamku. I kupujemy, co się da tak naprawdę w tym momencie. Smoki. Do obrony. Zjawy. I koniec tury. Kolejny? Boże, ile was tu jest? On pewnie będzie słaby. Ta, on jest tylko, żeby sobie zbierać właśnie. Dobra. Kolejne smoczki. No, rycerzu śmierci, na razie dam sobie spokój. Koniec tury? 3? Nie za dużo was tu? Dobra. Dawaj te jednostki. Lecimy na frajerów. Chyba nikt zasięgu do zamku mieć nie będzie. Aczkolwiek nie będę ryzykował i se stanę tak, żeby nie mogli przejść po prostu. I dobra, ten typu jest daleko. Ja go dobiję, ja go w tej turze mam. Kupmy sobie tutaj... O, powinienem więcej jednostek kupić. No, czemu nie kupiłem, to już nie wiem. Do obrony zamku będzie 3 rycerzy śmierci. Kończymy turę. Co? On tu mógł przejść? Oszustwo. Oszustwo giga. Niesamowite oszustwo, widzowie. No dobra, będę musiał odbijać swój własny zamek. Mega się cieszę. Ale syf. Ale gigantyczny syf. Nie no, jestem niezadowolony, niesamowicie. Fala śmierci, dawaj. Jestem naprawdę giga niezadowolony. Co to ma być w ogóle? 15 roków, no też ich mało nie ma. Ale zamku nie przejmij, to jest dobre. Tu w ogóle ktoś inny.
Dobra, nie będę wygnany, mordo. Nie martw się. No, już mi wykupił moje jednostki własne, no. Dobra, nie ma problemu, nie ma problemu. Lecimy sobie do nich. No, on się wyleczy. A nie, bo to jest jednostka nie umarła, no ta. Zapomniałem. Ożywienie, ile kosztuje? Mam max many. No szkoda nawet tych 5 wampirzych lordów tracić, więc... Róbmy co się da, żeby ich ożywić rzeczywiście. I tak nie dojdziecie. O, szkielety to luz. No i chyba już ich dobijamy. Podstawowa mądrość, spoko. No, dużo jednostek tu nie kupię. No i panie frajerze, za to, że mi zaatakowałeś zamek, nie ma dla ciebie tutaj. O Jezu, ale przegram to przecież. Ajajaj, ajajaj. Dobra, patrzcie na to. Fala śmierci ile zada? 75, nie za dużo. Kamienną skórę na razie dam i tarczę na wszystkich po prostu. Pauza, pauza, nikt tu nie doleci raczej. Jeden arcylisz ginie, nic strasznego. Ty też zaczekaj. O, tu uderz idealnie we trzech. A ty się możesz zbliżać już tam na górę. O Jezu, czemu mi morale takie słabe siadły? Szczerze trochę nie wiem, bo chyba miałem ten artefakt, który powinien mi sprawić, że te morale... to będą gite w miarę. Dobra, ciśniemy. Rocky chyba najsilniejszy przeciwnik tutaj, na nim się skupmy. Smoczek ten niestety nie bije wzdłuż, jak wszystkie inne w tej grze. A szkoda. Tarcza jest bez sensu. Niczego chyba tu nie będę grał. Bijemy Rocky dalej, tyle. I te wiwerny. Ojoj, ojoj, to tu dałem ciała. To tutaj tak. To tu tak. Dobra, 3 roki zostały, nic strasznego. Ciebie już dobijam. No, jak biją szkielety, to w ogóle jest luz. Ty się stój i broń tu. Ty stój i broń tu. A my się zajmiemy orkami. Wóz z amunicją. Co robił wóz z amunicją? W ogóle nie pamiętam. Ty się broń. Ciebie tu ciśniemy. Ty się cofaj. I powinno być już gites. On do nikogo nie dotrze nawet. No i znowu kolejny co uciekł, no. Ale skam gigantyczny. Dobra, bo tu idzie kolejny jakiś ziomek. Boże, ile ich tu jest! No powiem wam, że przypał trochę. Nie wiem, no muszę rozdzielić jakoś moje jednostki między dwóch bohaterów, bo jest kiepsko. Podejdź do niego. Wszystko mi poprzejmowali, no co za złodzieje. A bez tej logistyki, no to... O Jezu, ja tutaj będę szedł 2 tury. Porażka, porażka. Ale dobra, to jest bliżej zamku. Najpierw bym zobaczył, co jest po drugiej stronie monolitu. Dopiero potem bym ogarnął ten dół. A w zamku sobie, no standardowo, kupmy jakieś jednostki, żeby tu... jakiś lamus nie przejął. 1500 tylko? Dlaczego? Usunęli mi kapitol! O Jezu! No to świetnie. Zapomniałem, że może być tylko jeden kapitol na całą grę. Dla jednego gracza i... no niestety... mi ten kapitol został właśnie usunięty. Ale zeskamowali niesamowicie. Dam radę w końcu kogoś zabić na raz. Byłoby miło. A, no tak. Ty bijesz tylko jednostki żywe wokół. O, od razu uciekł, tak jak myślałem. Dobra, idziemy tutaj. Wszystkie budynki sobie zaraz przejmę. Muszę mieć tylko jeszcze jakiegoś bohatera. Co śmierci, druid.
No, ciebie już chyba miałem, to ciebie wezmę. Nie wiem, czy od najzwolniejszej jednostki nie zależy to, jak my się poruszamy. Wiem, że w czwórce tak chyba było, może w trójce tak nie jest. Dobra, no przejmujemy znowu to, siarka i tak dalej, i tak dalej. O dół się na razie nie martwię, bo... O, no to powinienem zacząć chyba. Nie za dużo was tu, no! Dobra, robię taki myk, patrzcie na to. Przejmuję zjawy. O Jezu, przepraszam. To nie są ulepszone zjawy. Tobą idę tu na misję samobójczą. Super! W końcu widzę tą mapę. Jak ktoś będzie tutaj do mnie szedł, to będę widział wcześniej po prostu. O to chodzi. No dobra, trzeba się zająć tymi barbarzyńcami na dole. Ale tragicznie idzie, tragicznie idzie. Nie śmiejcie się ze mnie, widzowie, kochani, no. Ja wiem, że gram jak gówno. Ale nie śmiejcie się. Jednego, dobra, kupię jeszcze jednego. I lecimy tym tantem na tych barbarzyńców śmierdzących. Najgorsze jest to, że oni są chyba razem w drużynie, więc... A, nadal nie widzę, gdzie jest, no. A tu już jest zamek! Ale easy. I to jest przejście tutaj, tu. Nie, to niemożliwe jest, bo jeszcze jest zielony gdzieś. No dobra, ale do tego zamku to ja mam bliżej niż myślałem. Oni się chyba cofają. Więc sobie pójdźmy do tego zamku. Nie, nie cofają się. Ale nie wiem, co robić. Porażka po prostu, porażka. Stój se tu, ty mi zacznij przejmować budynki. I czekamy na uzbieranie 10 tysięcy golda, niestety. Kapitol muszę sobie znowu kupić. Ale mnie to denerwowało zawsze, jak mam po dwóch stronach przeciwników. Ej, zielony bije się z... niebieskim. Albo oni rzeczywiście są razem w sojuszu i dokupuję sobie jednostki co najwyżej. Nie no, mam za wolną to po prostu tych bohaterów. To jest porażka, jak oni są wolni. Naprawdę, to jest straszne, jak oni są wolni. A na dwóch frontach nie jestem w stanie się wybronić. Dobra, ten typo tu już idzie, trzeba dokupić jednostek. Albo na ten kapitol zbierać. Nie wiem, co ja robię po prostu, o Jezu. Trzy tury, masakra, jak on się nie porusza w ogóle. Chodź tutaj. Arcylisze, wampirki, szkielecior. No i będzie obrona, i to trudna. Chociaż on nie ma dużo dobrych jednostek. Chyba nie będzie jakiś mega silny. Chyba nie będzie atakował zamku, tak mi się wydaje. A jednak. Okej. No chyba mogę nawet takim ustawieniem rozpoczynać bitwę. Nie sądzę, żebym tutaj potrzebował innego ustawienia. Bronimy się, bronimy się, bronimy się. Arcylisze biją szkielety i powinno być gites. Fala śmierci, stać cię, nie masz many, niestety. Ja cię kręcę. 10 many masz tylko. Ruchome piaski co robią? Nie możesz się poruszać do rozpoczęcia następnej kolejki, też bez sensu. No tu za dużo nie zrobię niestety tym bohaterem. Jednorożce, one chyba były silne. No właśnie, powinienem z każdej strony ogarnąć blokadę na lisze. Raczej stracę ten zamek i znowu będę musiał go odbudowywać, ale dzięki Bogu nie kupowałem kapitolu, więc nie będę musiał kupować. Dobra, zbieramy się wszyscy tu. No, do was tu już mam nawet niezłego cela. Mimo wszystko nadal uważam, że w ciebie będę bił. Kurde, ginie jeden arcylisz. No musiał, musiał. Czy mam jakiekolwiek przejście rozbite? Wydaje mi się, że chyba nie. Dopiero teraz na dole. Zaczekaj. No, ciebie dobijamy. Co?
Ile ten Pegas ma HP? 30 wytrzymałości. Ja mam po prostu tak słabe jednostki. Zaczekaj. Powinieneś go dobić. O Jezu, chciałem powiedzieć, że jak nie, to będę w strasznym szoku. Nie, no nie wierzę, no jednego Pegaza. Misiaki. Może ich jest tam więcej. Musi ich tam być więcej. Dobra, to źle zobaczyłem. Czekamy. Bronimy się. Nie wiem, dlaczego dostał obrażenia, ale bardzo się cieszę. No nic tu nie zrobię, no wiadomo, że to przegram. Strasznie mało biją niestety te lisze z góry. Ale zabiorę ze sobą do grobu tyle przeciwników, ile mogę chociaż. Szkoda, że tej fali śmierci rzeczywiście nie mogę rzucić. Mam tylko jeden czar do rzucenia. Tarcza jest bez sensu, kamienna skóra też nie za bardzo. Fortuna. Magiczną strzałę, nie wiem, żeby komuś cokolwiek zadać obrażeń, ale też nawet jednego jednorożca zbiłem, super. Dobra, broń się. Przepraszam. Tu akurat super się ustawili, bo mogę wszystkich trzech naraz bić. To ty liczę, coś tam zrobią. Ty się też broń. No, no. Może, może jednak coś tu. Nie, nadal tego nie ogarnę. Enty są za silne po prostu. Enty są naprawdę... 14 entów. To dużo. Ale dobra, jednorożce padły. Nie wiem, dlaczego one w ogóle nie biły tego typa. Wy się brońcie, chłopaki. Oni chyba nadal jeszcze do mnie nie podejdą. Są za wolni. I fokus na enty. Enty mają 65 wytrzymałości każdy. Ajaj, jednak podejdą. Dobra. Chodź tu, żywieńcu. Super. Super, dobrze, na ciebie się skupił, o to chodzi. Tentów nie bij, bo ciebie raczej one zabiją. Ale tu już możesz je bić. I ty też. Dobra, skupiamy się na pewno na tych entach. Jak jakimś cudem enty dam radę zabić, to... No nie, nie dam rady ich zabić. Dam radę je zabić. No tak. Mam jednostkę latającą. Dobrze. No raczej sobie poradzą tutaj moje wampirki z centaurem. Nie wiem, może jest taki moment w grze, gdzie rzeczywiście oni jak rozwalą wszystkie mury, to wygrywają, ale nie sądzę, no. Jakby tak było, to rzeczywiście przegram. Jeżeli tak nie będzie, to jestem w stanie to wygrać. Dobra, pauzujemy. On się tak nawet taktycznie ustawia, żeby do mnie podejść. Bez kitu. Super! No i lamusie, nie przejmiesz mi mojego zamku. Zachciało się rumakowania. Tu na pewno nikt z was nie dotrze. Trochę to zajmie niestety, bo te enty no są wytrzymałą jednostką. Ale bez problemu to wygram w tym momencie. Tu lecimy, kolejną turę ja zaczynam. Wampirki praktycznie całą mapę przelatują. Super. Easy z lamusami. Masakra, ale gram jak gówno. Nie no, już się boję, po prostu komentarzy tutaj jakichś fanów Heroesów. A, oni zamek rozwalą w końcu, no tak. Jeszcze mam tu jedną wieżyczkę, czy nie? Już nie mam żadnej. O kurde, nie mam już żadnej wieżyczki. O, to chyba jednak nie wygram, widzowie. Dobra, robimy taki myk. Stoję tu, oni tu otrzymują obrażenia. A, dlatego naokoło idą. Cwaniaki. Dobra, zaczekajmy. Musisz go zabić na strzała. Jednego chociaż. Bo on się wyregeneruje.
Dobra. Ciśniemy. Jeden end padł. Nie jest źle. 3 HP on dostaje jedynie. Dobra, luźno, luźno. Mamy to, widzowie. Mamy to. No, nie, no, no krasnoludy na tutaj. Bez przesady. Jest! Obronione. Magia ziemi. Oczywiście, że tak. Inteligencja. Nie wiem. No niech będzie. Bez różnicy. No dobra. Udało mi się obronić. Nadal nie widzę tu przejścia dolnego. I tego się trochę boję. Ja mam to gdzieś. Przejąłem złoto. Idziemy w tym momencie po jednostki. Idę mu przejść ten zamek, bo po prostu szału zaraz dostanę. Na te 2 baty, jak mnie ciągle biorą. No, no nie mogę, no nie mogę. No i znowu, no po prostu ile was tu jest, wy śmierdziele. I tu kolejny. Ja tu cały czas się będę bronić tylko. A na 2 zamki to się w końcu nie wybronię. No denerwujące to jest niesamowicie. Jakby tu ich rozdzielić? No lisów nie oddam, za dobre są. No jakoś muszę podzielić armię, no, no na bank. Muszę jakoś podzielić armię. Ci zbrojni do obrony nie byliby głupi wcale. Dobra, podzielmy was, chłopaki. 17 niech będzie do obrony, 24 do ataku. Nadal to nie za dużo. Zaczekam, co on zrobi. Niech podejdzie do mnie na raz, żeby był. No nie, no, no już ucieka. Dobra, idziemy do niego, bo ja już mam to gdzieś. Idziemy na atak. Co turę będę dokupywał jednostki, najwyżej nie wiem. No obronię to jakoś. No mówię, nie mogę się ruszyć z zamku. No co za gówno. Wy do kupienia. W kolejnym turze już dotrze. Najprawdopodobniej. Żebym go miał na zasięg swój. No i widzicie, to po prostu... Ole śmietniki, nienawidzę takich lamusów. Ci już behemoty mają. Nie wiem nawet, czy ja to wygram w końcu. Szybciej to powinienem rozwalić, zdecydowanie, te ich zamki. Dobra, koniec tury. Golda już nie mam dodatkowego. Tu 2 jednostki jakieś nagle, z czapy. Z behemotem jeszcze. No co ja mam zrobić, biedny? Co ja mam zrobić? Idę na atak, w dupie to mam. Najlepszą obroną jest atak. Może się cofną, jak mnie tu zobaczą, chociaż nie sądzę. Za dobrej to ja armii nie mam tutaj też. Ale spele mam dobre. Kolejny szkielecior. Czarny rycerz. No i nie wiem, obrona wieży po prostu, niech będzie. Na bank mnie zaatakuje, jestem pewny tego. No już dostałem za dużo pieniędzy jednostek, ja nie jestem w stanie ich pokonać. Bez kitu, ta armia mnie może zabić nawet. Kamienna skóra. Pauza, pauza. Nie, mów mi, że on dotrze. O mój Boże, 4 harcyliszy. Nie za dobrze, nie za dobrze. No tragicznie idzie, tragicznie idzie. Ty zaczekaj. O Jezus, jeszcze rządzę krwi zarzucił. No bij, no co masz zrobić? Ale jestem zły, naprawdę jestem zły. Jak ta mapa wyszła. Jestem gigantycznie, jestem przezły. No zostawcie mi te lisze, wy śmierdziele. No nawet tego typa nie pokonam, mam za słabe jednostki.
coś może zrobią jakimś cudem te Vampir Lordy, ale nie sądzę. Ożywienie? Ilu mi ich ożywi? 18! O! No to nie brzmi najgorzej wcale. Super są te zjawy, że mi dodatkowe punkty many dają akurat. Mimo wszystko nadal tu jestem trochę na pozycji straconej. Jeszcze żyją. A teraz już dotrą do liszów. No, o dobra, nie biją liszów, jestem w szoku. Ile mam many? O Jezu, oni zawsze boleli. 40 many, to mnie kosztuje 14 many. O, nie najgorzej. No, jednak to chyba wygram. Chyba to jednak wygram. Smoki sobie będę mógł też wskrzesić. Bez żadnego problemu. Na szkieletach to mi nie zależy oczywiście. Więc luźno z nimi. No i został tylko jeden przeciwnik. Dobra. Ożywienie. Chyba was najwięcej straciłem. Aczkolwiek na razie nadal 9 arcyliszy. Chyba 20 miałem, więc spoko. No i ciśniemy was. Nie uciekaj mi tylko, bo jak mi uciekniesz, to ja się tak zdenerwuję, że już naprawdę będzie źle. Kolejna tura. Ożywienie na... No na was chyba. No 27 upiorów. Dużo. Wolę 27 upiorów niż jednego kościanego smoka chyba. Ty zaczekaj. Ty bij. 2. Nie, on ucieknie. On na bank ucieknie. Jak ucieknie, to będzie źle. Dobra, nie uciek, mamy w końcu. Zaawansowana magia wody, niech będzie. Nawigacja. No to okręt, to niepotrzebny mi okręt. I lecimy tu. Many za bardzo nie mam, więc nie będę miał jak strzeszać moich jednostek. Tu już tarcza by się przydała. A nie, od walki wręcz. Osłania wybrany oddział, redukując ilość ran, jakich mógłby on doznać podczas walki wręcz. Ja zawsze byłem przekonany, że tarcza daje odporność na zasięgowe obrażenia. To się tutaj ładnie pomyliłem. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, tu musisz stanąć. Ty się wyregenerujesz na nim, więc luźno. Smoków nie chcę tracić, więc sobie będę pauzował. No i easy. Szkoda, tylko w kolejnej turze niestety muszę to wszystko zrobić. Jeżeli on w ogóle podejdzie tym szkieletem do mnie. A nawet nie musi. Dobra, no mam drugi zamek. I co ja z tym zamkiem biedny zrobię? On ma kapitol? Ma. No i proszę bardzo, nie muszę kapitolu robić kolejnego. Chyba tędy będziemy szli, dołem. Mam gdzieś w ogóle te wszystkie drewna i inne rzeczy, nie są mi potrzebne. Tu typo się zbliża już. Więc dokupmy jeszcze tych jednostek, ile się tylko da. Ale no, to może być problem. Chociaż tu są tylko leśne elfy. Chyba będzie git. Dobra, no tu nic nie zarekrutuję oczywiście. Szkoła magii jakaś tu jest. Jak tu? O, tutaj, dobra. Kamienna skóra też, na magię wody nic nie widzę. Osłabienie może jest na magię wody. Usunięcie przeszkody też bez sensu. No nic ciekawego tu nie ma. Dobra, panie tancie, lecisz tutaj dołem i ciśniemy frajerów, bo już mam ich dosyć. No dobra, ty stoisz przy liszu. Ty stoisz przy liszu. Ty stoisz przy liszu. O, ty stoisz gdzie? Powinieneś stać. Ty też, ty też, ty też. Dobra. Ciśniemy ich łuczników i wydaje mi się, że to jest obrona mega łatwa do zrobienia. Tu nawet nie musicie się ruszać, możecie się bronić po prostu.
Zabijamy w miarę szybko łuczników. Czy ja mogę rozwalić balistę im w ogóle? Wytrzymałość 1000. O to. Nie mam co próbować nawet chyba. Bazyliszki mogą być też problemem. Nie, damy radę, damy radę. Jak ja tamtą armię wybroniłem, to tą też na pewno dam radę wybronić. Dwóch arcyliszów tutaj straciłem. Troszkę szkoda, ale cały czas te mury mam mimo wszystko. Fala śmierci. No i luźno. No i się brońcie. Nie ma co nawet naprawdę tracić tutaj czasu na nich. Oj. No to może być denerwujące. Bez różnicy na co, naprawdę bez różnicy. Którą ścianę w końcu rozwalą. No tu się chłopaki bronią. No nie, no te 21 samych wampirów mi tu porobi. Staćmy na falę śmierci. Aj, nie mam, 4 punkty magii. Kamienną skórę mogę puścić, co ciekawe. Nie wiem jak długo ona trwa, więc na razie jej puszczać nie będę, ale na pewno ona poleci na wampiry. Blok, 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 tu bez różnicy kogo bijesz, 7 żeś został, biedak. Super, złe morale. O, się nie miesza różnych jednostek z różnych zamków. Blok, blok, blok. Ole, dobrze, dobrze idzie z tymi moralami u nich. 100 punktów obrażeń, ajajaj. To niech mag jest najgorszy. 8 na 20 manę, właśnie, widzę jego manę. No to dużo już nie puści speli raczej. Jeszcze to chyba nie moment na atak. Jeszcze chyba nie. Ty im każ stać na tych szaszkach, jak tu będą podchodzić. Ty się broń. Jeden upiorny rycerz ginie, ale no to... Tego się spodziewałem. Kamienna skóra na ciebie. I lecimy. Gites majonez. No, można już atakować na luzaku. Krasnoludy, nie wiem jak tam mają zasięg, ale stoją na szkieletach, więc też dużo raczej nie zrobią. Krasnoludy wolałbym dobić, bo mimo wszystko tam chyba ich było całkiem sporo. A one są w miarę wytrzymałe i... Nie mam co ich tłuc bez sensu. Wampirkami je dobijemy. Boże, nie mam zielonego pojęcia ile jest. 29, dobra, jest tu napisane. No to 29 w życiu nie zabije ciebie. No i super, kolejna obrona ogarnięta. Szkoda tylko, że idzie kolejny heros do mnie już. O, uciekł. Kolejny heros tu już idzie. A on już ma behemoty. Ale nie ma żadnych zasięgowców. Więc chyba też dam radę. Lecimy dalej. Nie wiem czy obelisk... Nie, nie będę wykupywał obelisku nawet, więc... Nie interesuje mnie to. Szkoda czasu. W razie jakbyś dotarł już w tej turze, kupmy najwięcej jednostek jak się tylko da. A, muszę was ulepszyć. I kończymy turę. Boże, strasznie drogie te jednostki. Ile was tu jest, no! Boże święty! Tu jest jeszcze jeden! Z behemotami. I tu jest jeszcze jeden z behemotami. No nie, no wy sobie żarty robicie chyba. Nie wiem co teraz robić. Nie wrócę teraz za szybko do bazy mojej tantem. O, on jest kluczowy do obrony tutaj. Dobra, kolejne lisze. Kolejne szkieleciory. Nie no, idę na atak, no. Gdzie tu zamek będzie? Coś sądzę, że nie tu. No i czekamy. Nadal nie mam ulepszonych nawet szkieletów. Boże, to jest taki błąd.
kolejnej turze ulepszę w końcu na kościeje, bo jest masakra jakaś. Dobra, nie złączyli armii! Ale debile! Ale debile! W końcu komputer. No i rozpocznij bitwę już. Dobrze, skupiamy się na behemotach. Raczej luźna też obrona kolejna. Dobrze, że tu tyle tych wampirów zostawiłem, bo byłby przypał. Ile ty masz w ogóle many? Manę ty masz zawsze na jeden spell tak naprawdę, co turę. Punkty magii 25. A, bo ja patrzę tu na lewo. O Jezus, jestem ślepy. Fala śmierci zdaje całe 20 punktów obrażeń, więc chyba nie ma sensu jej używać. A, no i ty w końcu magię możesz kraść. No i super. Dobra, ciśniemy behemoty. Katapulty nie rozwalę niestety, no bo 1000 punktów wytrzymałości to jest trochę przydużo. Musiałbym, nie wiem, ze 100 arcyliszy mieć chyba. I bronimy się dalej. Super. Jeden behemocik już padł. Jak ty kradniesz te manę? Nie wiem za bardzo jak działa upiór. Zdolność regeneracji wysysa manę, czyli co, ja mogę użyć spela, a ty nadal będziesz miał maksa potem? Nie wiem, rzućmy tę falę śmierci. Dużo nie zrobiła. Ale chciałbym zobaczyć po prostu, ile będę miał many w kolejnej turze. No i nadal behemocik. No, już dwa zbite, luźno, luźno jest. Dosyć ciekawie ten bot się ustawia. Bardzo blisko naszych murów. Przez co tak naprawdę większe obrażenia otrzymuje. I jest mi to mega na rękę. Dobra, ty zaczekaj, ty zaczekaj, ty zaczekaj. Ty się broń. Behem odpada. A my już możemy się atakować tak naprawdę chyba. Na luzaku. Ogr też za dużo raczej nie zrobi. Mam nadzieję tylko, że nie podszedłem na tyle blisko, że on może podejść do mnie. Dobra, luźno. No i cała obrona. Zaraz ta postać będzie mocniejsza od tamta. Ale może nawet to i dobrze. Kryjówka złodziei, co to jest? Człowiek budowniczy, odkrywca. No zamek widzę, tylko do niego chyba nie ten. O, jeszcze tu jeden jest! Jezus! Ile was tu jest? Mnóstwo, grupa, mało, mało, parę. No dobra, kolejny zamek do przejęcia mamy. Kolejne jednostki kupujemy. Oczywiście w pierwszej kolejności moje kochane wampirki. Nikt się do tego zamku nadal nie zbliża, więc nawet tam jednostek nie kupuje. Czy wiecie, no powinienem kupić coś, nie? Żeby cokolwiek broniło. Jak się pojawi przeciwnik, żeby wieżyczki uderzyły, ale no to tyle tak naprawdę. Szkoda mi strasznie tej kopalni złota, że ją wcześniej po prostu nie ogarnąłem. Dobra, jaką ty masz armię? Luzik. Dwa behemoty, no 12 roków, no to jest różnica. Ale nadal nie uważam, żebyśmy tego nie mieli jak wygrać. Orki ten z tyłu mogą być problemem jedynie. Następny oddział. Boże, pierwszy raz się tyle w Heroesach bronię. Ale długi odcinek będzie. Ja myślałem, że to szybciutko nagram, nawet na 15 to nie wyjdzie, nie ma szans. Dobra, super, na urukach się skupiają. Behemoty mają problemem, będą, jak szybko tutaj rozwalą zamek, ale... Zakładam, że tak nie będzie. I tyle. Żądza krwi bez sensu, magiczna strzała. Lecimy. O całych dwóch. Ho, 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 ho! Jak uderzył, i no roz. Szkoda, że nie mamy tej magii ziemi na ciut wyższym poziomie, no. Jeden poziom magii ziemi wyżej bym miał już na wszystkich na mapie ulepszenie. Od góry już rozwalone jest. Rzeczywiście. Jeden rycerz mi pada, nie fajnie. Zaczekaj. Szkielet na siebie niech to weźmie. Zbrojny.
No, możesz podlecieć tu. Zjawa od góry, Behemota będzie miała potem, ale trudno. Się broń. Wydaje mi się, że lepiej jakby fokusowali nie tych uruków, tylko rzeczywiście tego Behemota. Ale no niestety, nie jestem w stanie tutaj nimi sterować. Dobra, jeden Behemot padł, świetnie! To ty się broń. Ty się broń. I tu się broń. Gites, Gites, Gites jest. 150 wytrzymałości. Wydaje mi się, że go nie zabijesz, aczkolwiek w kolejnej turze będziesz mógł uciec. Zabijesz go na luzaku, super. No i takie obrony to się szanuje. 2 się jeszcze trochę boję. Więc może odejdę. No i elegancko jest. Dobra, pauza teraz co turę. Ty nie masz niestety tej animacji, czy jak tam się nazywa, to wskrzeszenie nieumarłych. Tego bardzo brakuje, bo ja praktycznie każdą obronę zamku mógłbym kończyć na maksymalnej liczbie liszów, jaką mogę mieć. A teraz niestety, no tracę zawsze trochę tych jednostek. Niedużo, ale szkoda. No i dobra, koniec tury. W kolejnej turze już to wygrywamy. Łucznictwo. Dobre, aczkolwiek magia ziemi mi się za bardzo przyda. Punkty magii też się mogą przydać. O! No i to jest dobra informacja. Parę, mnóstwo, mnóstwo, grupa. Ojej, nie wydaje mi się, żebym dał radę to rozwalić w tym momencie. A tu przejście jest od... nie wiadomo jakiej strony. Kurde, idę tym herosem trochę bez sensu. 4 ponad tury. Boże święty, jak ja nim wyjdę, to nie wiem. No, obrona zamku tu jest jedynie, obrona wieży. Do tego zamku nadal nikt nie idzie. Koniec tury. Kolejny obelisk. Może jakbym tamten odkrył, żebym wiedział, gdzie jest obelisk w końcu na tej mapie. Masakra. Ale najgorzej chyba poszedłem jak mogę, bo tu nie ma żadnego wyjścia z tej miejscówki. A tu ponad 4 tury będę szedł. Tant jest fajny z tą animacją, ale no... pod względem możliwości poruszania się po mapie jest tragiczny. Jest naprawdę tragiczny. Dobra, koniec tury. No i on nawet mnie nie atakuje, czyli wie, że nie ma za bardzo szans na ten zamek. Tutaj tego zamku też nie atakuje, bo też mi się wydaje, że nie dam z nim sobie rady. Wiecie co, wróćmy się po prostu. Wróćmy się standardowo do naszego zamku, od razu ten zamek przykryjemy. On może będzie teraz tutaj do tego zamku szedł, żeby go przejąć, a... ja mu na to po prostu nie pozwolę. Kończymy turę. Fajnie, że ten kapitol mam. Naprawdę się bałem, że tego kapitolu nie ogarnę. 2 behemoty do obrony, grubasy. Jakieś uruki do strzelania. I Gites jest. Pewnie przejmie ten zamek, no nie będzie miał małej armii raczej, ale... szału tam nie zrobi. Jeszcze nie przejął, okej. Dobra informacja. No zabić go nie zdążę. Jakiś heros by się przydał. Chociaż chyba lepiej będzie kupić jednostki zamiast herosów. Heros 2,5 koła, no zdecydowanie bardziej za to wolę kupić po prostu jakiś uruków. Jakieś inne goblinki. Chociażby dlatego, że jeżeli on przejmie ten zamek, to ja potem... nie będzie mógł dokupić jednostek sobie. O, o to chodzi. Dobra, koniec tury. A ty! O ty! No i dobrze, no i dobrze! W końcu to zaczyna wyglądać. Nie dam ci wrócić stąd, to już jest, kolego, twoja śmierć w tym momencie. No to co?
Wychodzimy z zamku chyba tobą. Bez kitu, ta harna nie jest wcale taka zła. Nigdy nie gram na dwóch czempionów, więc ja kompletnie nie ogarniam, nie, ale... Nie jest naprawdę źle. Dobra, ja może w końcu ulepszę przeklętą świątynię i szkielety swoje, żeby nie były takie useless. No i elegancko. Kolego! Idziemy się bić. Okej. No i elegancko jest. Jest giga elegancko. Kamienna skóra na samym starcie, czy fala śmierci? Kamienna skóra raczej. I czekamy. Uuu, dotrzesz na raz, ale nie no, trochę nie chcesz tam tak wystawiać na atak. Wow, raz uderzył, nic strasznego. A czekaj, może się lepiej ustawią. O, oczywiście, że się lepiej ustawią. Tu sobie stój. Góra się robi trochę niebezpieczna. Ale damy radę. Wydaje mi się, że behemoty nie dadzą rady dotrzeć do mojego licza. Nie masz szans. Mają za mało ruchu. Więc teraz robię taki myk i one nawet do wampirów nie dotrą. Chyba. Zaczekajmy, zaczekajmy. No, na luzaku. 81 HP, raczej to zbijemy. Tak jest. No i super. No i super. 50 kościejów, kurde. Ja nie wiem, kto z was teraz jest lepszy. Dobra, zaczekaj na razie sobie w zamku. Przyjdzie Tant. O! Nie, już myślałem, że to spauzowałem, się po prostu animacja puściła. Lecisz tancik, kochany. Bierzesz tak, wszystkie te. No nie wiem, czy wszystkich brać, co nie będzie przesada trochę. Bo się potem nie obronię. Aczkolwiek wydaje mi się, że to i tak dobra jest. Dobry pomysł. No. Lecimy już im. Na pyrkę. A ty w zamku zostajesz do obrony. Okej, będą może przejmowali tutaj drugą stronę. O, Smoki wziął cyklopy. Mało tu zostało jednostek. Ty masz jeszcze dużo jednostek. No dobra. To idziemy jednak tutaj. Bronić zamku. Nie mogę się ruszyć, nienawidzę. Nienawidzę tego. Dzień piąty. O, raczej w dwa dni nie dotrze tutaj. Małym problemem ten typo tu będzie. Kolejne behemoty. Kolejne uruki. Ale taka armia do obrony nie najgorsza. Tu jest zamek, prawda? Jest zamek. Powinno być okej. Dobra, to jeżeli to obronimy... No nie, no to tutaj, dobrze mówię. Ale tracę te tury, soraweczka. Dobra, leśne elfy, ulepszone 5 smoków. No nie, to nie jest do obrony jednak. Aczkolwiek szkody, jakie wyrządzę, to moje. Ty się broń. Ty się też broń. No, postaram się wziąć jak najwięcej smoków, jak tylko mogę. Rządza krwi na behemoty, rządza krwi na te... Roki, czy jak tam się nazywało, i lecimy.
Oj, ale się zapomniałem, że się tak nie ustawia na smoki, no tak. No i dobra, smoków dobijamy, ile się da. Szkoda, że te morale teraz nie weszły. Jakby teraz weszły te morale, to byłoby... O, super! Zdecydowanie lepiej, o to chodzi. Nadal mam 4 behemoty. Czemu nie bijecie smoków? Smoki na bank by padły, no. Jestem pewny, że wypadły te smoki. Super. Ej, serio, 4 behemoty to nadal jest coś. A, są już cyklopy, dobra. Cyklopy to jest spory problem. Ale mówię, co wziąłem, to moje. Trochę przeciwników zbiłem mimo wszystko. No i dobrze, że Pegazy uciekacie, bo nie chciałem nawet was bić. Super, kolejny atak. Boże, ale mam jakiegoś farta do tej morali. Bez sensu trochę krasnoludów bić, ale nie jest najgorzej. Ja tutaj powinien dotrzeć chyba w przeciągu 2-3 tur, więc... Sądzę, że zgarnę ten zamek bez problemu. Chociaż jest piąty dzień. Ajajaj. No, piąty dzień jest problemem. A, Boże, ja tu nie idę nawet. Dobra, luźno. Boże, jak ja na tym jednym zamku się trzymam, to ja nie wiem. Nie robię kapitolu, bo przejmę komuś kapitol i tyle. Zjawa, większy przyrost, super. W końcu tu odkryłem, jak to wygląda. I w końcu mam wasz zamek. I monolit przejścia macie tak blisko zamku. Ja cię kręcę. A to nie musiał być ten mój monolit przejścia. Ten. No nie, bo to był ten. Ciekawe, gdzie to przenosi. Dobra, dokupmy jednostek na obronę, bo już się tu szykuje atak jakiś większy. Oj, 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 nie za dużo mam pieniędzy. Ajajaj. No nie wygląda to dobrze. Ale w turę nie dojdzie, więc tyle dobrego. Na luzie to przejmujemy. Wiga na luzaku. No jak najszybciej, tu akurat przy ataku jak najszybciej to się opłaca przejąć, bo... Tylko potem mnie te wieżyczki będą dobijać niepotrzebnie. Boże, 33 liczy, aż tyle biją? Masakra. Ile masz many? No, mógłbyś mieć więcej. Dobra, damy radę nawet bez speli. Behemota w kolejnej turze raczej dopiero uderzę. Chociaż 7 szkieletów tutaj. Ile ty bijesz? 25, 50. Jednego zbiją. A same na pewno nie umrą. A jak umrą, to je wskrzeszę. No i ten zamek na pewno nie będzie miał kapitolu, bo to był... Tamten zamek na górze to był jedyny zamek z kapitolem i on był już przejęty przez tego typa. Ja mam tylko teraz jednego przeciwnika. Nauka czarów. Bez sensu. Do zamku tutaj nawet nie wchodzę. Jezu, jak on jest broniony, świetnie. Dobra, zobaczmy, gdzie to prowadzi. Tu jest pewnie jeszcze jeden jakiś zamek. A my... O, musimy troszkę wykupić itemków. Trochę golda. Bo z tą armią się nie wybronię. Nie ma najmniejszej możliwości. No i dobra, 10 koła jest. Tych ożywieńców wcale nie mało jest. A jako czołgi nie są takie najgłupsze. Ale nadal uważam, że upiorni rycerze będą po prostu bardziej przydatni. No, zamek może mi paść, zależy jaki tutaj jest, jaka tutaj armia jest.
A nie, to jest armia z tymi smokami. Nie, nie przejmą tego, nie ma szans. Żadnej szansy nie mają, żeby to przejąć. Cyklopy mogą być problemem. I o cyklopy trochę się martwię. Ale i tak to chyba wybronię. Cyklopy są poziomu tego. O dobra, 6 cyklopów to jak 6 upiornych jeźdźców. Damy radę. Koniec tury. Nie przyjmuję nawet, okej. A tu co jest? Miliardowy bohater przeciwnika. Ja mam nadzieję, że kolejny jakiś jego zamek. Ale fatalna mapa jest, nienawidzę takich map. Nie lubię map, jak jest przejście z jednej na drugą. Ja lubię, jak jest linia prosta. Żebym sobie mógł iść i po prostu jednym bohaterem wszystko cisnąć. Ale no mówię, no ja tak grałem od dzieciaka i tak się po prostu przyzwyczaiłem strasznie. 4 koła dostaliśmy, czyli mamy tu kapitol. Tak jest. Jezu, ja cały czas jak widzę te ptaki gromu tutaj, to mi się wydaje, że to jest święty Graal. Dobra, koniec tury. A tu jest przejście, okej. No to żegnamy się z waszym zamkiem. No jak żeby inaczej. Tu co możesz chodzić i tak tego zamku nie zaatakujesz, nic mu nie zrobisz. Koniec tury. Ci se centaury biją. Nie mają co robić, chłopaki. Super, bo z tobą walczę nawet nie w zamku. To jeszcze lepiej. A nie! Ojoj, to źle zrozumiałem, jak to działa. A i tak jest Gites. I tak jest Gites. Kamienną skórę chciałem puścić. Dobra. No i możesz atakować. Skupiamy się na behemotach. Bez problemu ten zamek przejmiemy. Czemu ja mam zwykłe szkielety tutaj? Mam nadzieję, że on nie wskrzałem się jako zwykłe szkielety z nekromancji, bo to by było mega słabe. 61, o Jezu, lecisz tutaj. Tego już dobi. Nie możesz tu iść? Może zasięgu nie ma, nie wiem. Tak wygląda, jakby zasięgu nie miał. No i zamykałem, już trochę słabo. Dobra, mamy dwie jednostki latające, jeszcze mamy nisza, więc nie ma problemu. Blok, blok. I już cała chyba mapa. Dożesz ty, no. Jeszcze 5 zostało. Nie wiem, czy 5 tam dobije z takiej odległości. A, tu możesz podlecieć, dobra. Magia powietrza. O, lubię magię powietrza. Dobra, kolejny zamek nasz. Czyli wszystkie zamki na mapie są nasze? Oprócz tego. Okej. Okej. No to czas wyjść z ofensywą chyba. No jak? Nie masz wyjścia stąd, byku. Musisz się bić. Dobra. Tu został mi jeszcze jeden frajer na górze, niestety. Muszę na niego zaczekać, aż podejdzie. Więc czekamy. Albo idę po prostu do niego. Chyba tu nie ma wyjścia, więc tu powinno być Gites. Ten stoi w miejscu. Lecimy na niego. Fajna jest ta taktyka. Boże, nigdy z tej taktyki praktycznie nie korzystałem, a naprawdę... Fajna sprawa, przydatna. Zbrojny tu. I rozpoczynamy bitwę. Ty zaczekaj. Ty zaczekaj. Ty zaczekaj. Nie wiem, fale śmierci? Kamienną skórę, no nie ma co tracić jednostek. Ty zaczekaj.
Orzesz ty chamie. Kurde, dużo buje ta błyskawica. 6 arcyliszy naraz? Zaskakująco dużo, naprawdę. Ale dobra, ich... Nie, tą postacią nie wskrzeszę. No dobra, no to trochę słabo. Może ty jeszcze ze szczęściem, no. Smoczek w kolejnej turze podlatuje do cyklopa. Chociaż się trochę boję, że ten smok padnie. Jeden to może paść. A jednak nie. Dobra, ale w końcu się ich pozbywamy po kolei. Możesz tu ze szczęściem. Jeszcze raz! O nie! To mi się nie spodobało. Idź, uciekaj. bo jeszcze to przegram. Nie no, 9 samych tych zrobi to. Fala śmierci. Cyk. Ty podbijaj. Ile ty masz AP? 99. Na luzaku. To jest chyba najsilniejszy przeciwnik tutaj. Jezu, ile ten odcinek ma czasu? Już 2 godziny będę nagrywał zaraz. Mam miejsce na dysku? Zaczekajcie, alt tab. 51 giga wolnych dotyknąć. Nie ma co tu robić, no czekamy. Niezbyt emocjonująca walka. I lecimy już dobijać ostatnich. Nawet na raz nie zbił tego, Boże Święty, ale przypał. Zbroja ognistej mocy. A, miałem nadzieję, że ten typo to akurat będzie tym. Akurat będzie tym, który mi tą sakiewkę ze złotem zabrał, no. Oj, ta sakiewka ze złotem zabolała troszkę. Dobra, pauza. No i super, w końcu się was pozbywam. Mm. 80 punktów obrażeń. Nadal wolę kamienną skórę na start. Zaczekaj. No i luźno. Jak się centaury zawsze szybko ruszają, to mnie po prostu rozbawia. Jak na zakupy. Super, żeście się ustawili. Mega mi się to podoba. Ty się broń. Ja jestem ciekawy, jak już bym zajął wszystkie zamki, czy przeciwnicy mogą nadal uciekać wtedy z pola bitwy. Mam nadzieję, że nie. Od razu lecimy. Dużo ten ent nie zrobi. No i tuczemy. Serio na wampiry? Bez sensu. 11 szkieletów stracone, nie ma żadnego problemu. Dobra, tu mapy nawet nie odkrywam. Tu już wszystko widzę. Idziemy przejąć ostatni zamek w takim wypadku, no. Typo jest gdzieś tutaj. Tu się gdzieś ruszał? Nie pamiętam dokładnie, gdzie on był. Ale no mówię, to już jest ostatni zamek. 7 dzień tygodnia. Przejmujemy jednostki. O, może nawet ulepszę coś. Nie, bo potem złączę te jednostki, nie będę miał jak ich złączyć. Boże, tyle czasu nawet jednostek nie ulepszyłem. Masakra. Zjawy, kościeje. Mogę was ulepszyć? Nie mam pieniędzy niestety. Dobra, elegancko jest, idziemy tutaj. 2 armie złączymy, to jest chyba już ostatni zamek, jeżeli się nie mylę. Nieważne w którą stronę wyjdzie, powinienem dać radę go rozwalić. Albo on w ogóle nigdzie iść nie będzie. To też mi się podoba. No i dobra, tutaj górną drogę już mamy zablokowaną. Dasz radę tu dotrzeć? Dasz! Więc najpierw sobie złączmy jednostki. Wszystko idzie tutaj. No i gituwa.
O, jednak nie dasz. Ale on nie wyjdzie stąd chyba, nie? Tak mi się wydaje. Tak jest. Na luzaku. Nie ma tu nic przeciwników. Koniec tury, koniec tury, koniec tury. Jakaś tam błyskawica śmieszna. Czemu zrobiłem koniec tury, a nie spauzuj? Nie wiem, nie pytajcie. Proszę, nie pytajcie. No nie, no nie doleci nawet do tego. Ole lamus. Ciebie dobijamy. No, paru kościeju straciłem. Żadna strata. Świetnie ustawiona tutaj jednostka. W ogóle, żebym nie mógł wejść do tego zamku na samym początku. Ale mi się podoba. A, nie możesz wejść? Nie wiem, jak to już działa, szczerze mówiąc, tak to. Serio? Oni mogą sami sobie zadać obrażenia od tych kolców? Myślałem, że się nie da. I szczęście na behemoty. Weź, rzuć tu jakieś, nie wiem, przyspieszenie. O, na wampirki elegancko będzie teraz. Wampirki całą grę mi porobiły. Bez dwóch zdań. Niczym się nie muszę przejmować przez to, że miałem wampiry. Oczywiście, zagrać to mogłem lepiej. No na milion sposobów, dajcie spokój. Grałem jak gówno. Ale mówię, no mam nadzieję, że się nie denerwowaliście na mnie aż za bardzo. Nie grałem w tę grę od podstawówki. I takie stare przyzwyczajenia za dzieciaka. Trudno jest po prostu. O, świetnie, ale to. Nie no, ta logistyka na sam koniec to po prostu chyba, żeby mnie zdenerwować. Bez kitu. Imię, proszę bardzo. Ryfek. Ha, widzicie? Numer jeden wynik. Haha. Dobra, kochani, no jeszcze raz. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Soraweczka za to, jak ja grałem. Tę mapę to wiem, że się pewnie gra z 20 minut. Ja ją grałem prawie 2 godziny. Ale no mówię, nie grałem w tę grę od podstawówki praktycznie. Wiem, że gram źle. Nie denerwujcie się. No i co, widzimy się w kolejnym osobem wtorku. Już za tydzień. A w Heroesach może, jak się poduczę, to jakiegoś youtubera namówię i zagra sobie ze mną przy szklance Bulgariusa. Dzięki wielkie, kochani, za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku już niedługo. Trzymajcie się i cześć!